Zarażeni próbują się wedrzeć do strefy. Wszyscy narzekają na to. Za wiele psychologii ją na zewnątrz stało. Zasłoń wejście. Jasne. Cholera, deska. Hej, podaj mi ją. Ciężka jest. Dam radę. Okej. Rusz tu swoje cztery litery. Tak jest, szefowo. Sprawdźmy, czy w pobliżu nie ma żołnierzy. Czysto, chodźmy! Hej, mały. Sprawdź, czy droga wolna. Żadnych żołnierzy czy ludzi Roberta, okej? Okay? On wie, że do niego idziemy. To tylko dodaje pikanterii. Dobra, chodź. Kajtas!
Hej, ślicznotko, co tam? Masz jakiś towar? Nie teraz, teraz. Nie, nie, spoko, spoko, spoko. Nie teraz, słyszysz? Okej, okay. Rozumiem. Nie ma co być pięknie. Zepsujesz, kupujesz. Skok tu dupę! Spójrz mi łomot! Dobrze! Jezu! Ej, blokuj go! Chodź mu w pierdol, stary! Kurwa, blokuj go! No dawaj! Chodź mu dupę! Zrób to! No stary, jebnij mu bryja! Rozwal go, dawaj! Rany, wstawaj! Wstawaj! Trzymał przeróżne śmieci w tej fabryce. Ej, czekaj, stary. Tak. Szukam Roberta. Przechodził tędy? Pół godziny temu. Poszedł na nabrzeże. Tam jest. Przepuśćcie nas. Radzę wam zawrócić i wracać tam, skąd żeście przyleźli. Nic do was nie mamy. Przyszliśmy po Roberta. Możemy to rozegrać pokojowo. W tył zwrot i wypierdalać. Nie ruszę się stąd bez Roberta. Rozjebię ci łeb, suko, jeśli zostaniesz tu choćby chwilę dłużej. Rozumiesz? Chjebać to. Chować się! Gotowy? Tak. Zajebie się, kurwa! Będę cię osłaniać. Zajdź ich z boku. Zapłacisz za to, kurwa! Robota, kowboju. I wzajemnie. Skąd on do cholery wytrzasnął tych ludzi? Robert to spec od wyzdawiania czeków bez pokrycia. Ukróćmy ten proceder. Hej, podsadź mnie. Podaj mi rękę. No i już. Dobra. Tutaj, Joel. Kolejni ludzie Roberta. Skąd wiesz, że tu przyjdą? Dwóch naszych zginęło, próbując zjąć tez. Na bank pojawi się tu z Joelem, żeby dopaść Roberta. Jezu, mogliśmy nie brać tej fuchy. Nic już nie poradzimy. Rozdzielcie. Cicho i skuteczne. Sprawdźcie, nikt się tu nie kręci. Look!
miałem ci powiedzieć. Widziałem się 5 cywili w kajdankach prowadzonych przez wojskowych. Niech zgadnę. Świetliki. Tak. Ustawili ich pod ścianą i jeb, jeb, jeb. Po prostu rozstrzelali. Kurwa. Podobno to teraz normalka. Ostro się za nim wzięli. Do czegoś się jednak przydamy. Przeszukajmy to miejsce. Zabezpieczone w południowym magazynie. Dobra, jeszcze jeden szybki obchód i spadamy. Zaraz godzina policyjna. No, Robert, tym się dzisiaj chowa. Zostaniemy sam, paranoję. Nie wiem, kurwa, trzeba pogadać z innymi. Dobra! Nie wiem, kurwa, trzeba pogadać z innymi, coś się wymyśli. Tylko spokojnie, stary.
Cicho i skutecznie. Mogliśmy wziąć więcej ludzi. To by nas spowolniło. Co? Masz rację. Chodź. Prowadź tędy. Jest nasz chłopiec. Suki synek. Kończmy z tym.
musimy dać te gówniane ochrony. Ten gość miesza każdemu w mieście. Wszystkim zaleźć ze skórę. Robert pewnie tam wbiegł. Do tyłu, kurwa, do tyłu! Chcemy tylko pogadać, Robert. Nie mamy o czym, kurwa, rozmawiać! Odłóż broń! Weź się, pierdol! Ucieka!
Robert! Joel! Tędy! Cześć, Robert. Tess, Joel. Nie gniewajcie się. Ależ skąd? Jasne. Kurwa mać! Stęskniliśmy się. Słuchaj, cokolwiek słyszeliście, to nieprawda, okej? Musicie wiedzieć, że... Broń! Możesz powiedzieć tam, gdzie jest broń? Tak, jasne, tylko że... Tyle, że to jest skomplikowane. Po prostu mnie posłuchajcie. Dobra! Przestań miauczeć. Mów to z bronią. Sprzedałem ją. Coś ty powiedział? Nie miałem innego wyboru, miałem długi. Dług masz u nas. Chyba postawiłeś na złego konia. Musicie dać mi czas. Dajcie mi tydzień. Wiesz, może bym się zgodziła, gdybyś mnie kurwa nie próbował zabić. To nie tak, ja... Kto ma naszą broń? Nie mogę powiedzieć. Dajcie mi tylko kilka... Powiesz, kto ma tę broń? Oddałem ją świetliku. Miałem dług u świetlików. Co? Hej, oni już wszyscy prawie padli. Możemy tam pójść, wykończyć ich i zabrać broń. Może się udać. No co? Jebać pieprzonych frajerów! Załatwmy ich! To naprawdę głupi pomysł. I co teraz? Idziemy odzyskać towar. Jak? Nie wiem. Wyjaśnijmy im, jak się sprawy mają. Więc poszukajmy jakiegoś świetlika. Nie musicie daleko szukać. No i proszę. Królowa świetlików. Co tu robicie? Interesy. Coś źle wyglądasz. A gdzie Robert? Potrzebny był mi żywy. Broń, którą wam dał, nie była na sprzedaż. Chcę ją odzyskać. To tak nie działa, Tess. Więc niech zadziała. Zapłaciłam za tę broń. Chcesz ją odzyskać, to zapracuj na nią. O ilu kartkach rozmawiamy? W dupie mam kartki na żywność. Muszę coś przemycić z miasta. Pomóżcie mi. Wtedy oddam wam waszą broń. Skąd pewność, że ją macie? Podobno wojskowi porządnie was przetrzewili. A dokładnie tak było. Pokażę wam ją. Muszę stąd wiać. Decydujcie się. Najpierw zobaczę broń. Za mną. Musimy się stąd... wydostać. I to już. Mamy umowę. Musimy się pospieszyć. Thank you.
twoi ludzie? Niedobitki. Dlatego zwracam się do was o pomoc. Tędy. Czemu akurat teraz? Planowaliśmy wynieść się z miasta, ale wojskowi postanowili zrobić z nas kozła ofiarnego. Joel, pomóż mi. Jak się trzyma? Przeżyję. Czekajcie, żołnierze. To jest wyjście. Drzwi pod mostem. Nie wiem, czy mi się to podoba. Możemy się przemknąć po cichu. Wiem, że to nie w twoim stylu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chodźmy.
Szybko do środka. Gdzie idziemy, Marlin? Tędy. Już niedaleko. Jak się trzymasz? Resztkami sił, ale dam radę. Jesteśmy już blisko. Uwaga! Obowiązuje godzina policyjna. Osoby przebywające na ulicy zostaną zatrzymane i poddane karze. Co będziemy szmuglować? Pokażę ci. Uwaga! Obowiązuje godzina policyjna. Osoby przebywające na ulicy zostaną zatrzymane i poddane karze. Joel, pomóż mi. Hej, hej, hej. Chodź tu, wstawaj. Odpieprz się od niej. Hej, puść ją. Zaczęliśmy teraz werbować dzieci. Ona nie jest świetlikiem. O rany. Co ci jest? Spokojnie, wywiżę się z tego. Sprowadziłam pomoc. Ale nie pójdę z tobą. W takim razie ja też zostaję. Eli, nie dostaniemy drugiej szansy. Chodziło o nią? Moi ludzie będą na was czekać przy ratuszu. To spory kawałek drogi. Poradzicie sobie. Odstawiacie ją, wracacie i broń będzie wasza. Dwa razy więcej broni. A powiesz nam, gdzie ją trzymacie? W naszym obozie. Ruszymy stąd dopiero, jak ją zobaczę. Pójdziesz ze mną. Obejrzysz sobie broń, a ja się opatrzę. Ale ona nie może iść do tamtej części miasta. Joel jej popilnuje. O nie, nie, nie podoba Gówno, mi się to. Nie Eli. Zostanę tu z nim. Czemu im ufasz? Byłam blisko z jego bratem Tomim. Mówił, że w razie kłopotów on mi pomoże. To było przed tym, czy po tym, jak was porzucił? Ciebie też zostawił. Był dobrym człowiekiem. Słuchaj, weź ją do północnego tunelu i poczekaj. Chryste. To jest tylko przesyłka. Marlin. Nawet nie próbuj. Będzie dobrze. A teraz idź. Uwijajcie się. A ty, trzymaj się mnie. Idziemy. Wow. Słyszałam strzały, ale... Co się stało? Świetliki. Chodźmy stąd, inaczej skończymy jak oni. Okej. Ty tu rządzisz. Tędy. Chodź. Tamtędy dostaniemy się do północnego tunelu. No dobra, ale jak tam wejdziemy? Daj mi chwilę. Thank you.
Tak. Nie ważysz? Zdarza się. Muglowałeś kiedyś dziecko? Nie, to był debil. A tak swoją drogą, to co cię łączy z Marlin? Nie wiem, no chyba po prostu jest moją koleżanką. Koleżanką? Kumplujesz się z przywódczynią świetlików. Ile ty masz lat? 12? Znała moją mamę, opiekowała się mną. I mam 14 lat, jeśli cię to w ogóle interesuje. A gdzie są twoi rodzice? A gdzie są w ogóle wszyscy rodzice? Odeszli. Dawno temu. Czyli zamiast siedzieć w szkole, postanowiłaś zwiać i dołączyć do świetlików. Mam rację? Słuchaj, jeśli myślisz, że powiem ci, czemu mnie przemycasz, to się mylisz. Wiesz, za co lubię swoją pracę? Za to, że nie muszę wiedzieć takich rzeczy. Szczerze powiedziawszy, wasze plany latają mi koło tyłka. Świetnie. Też tak myślę.